Co byśmy wiedzieli o tej ziemi i przeszłości naszego gatunku, gdyby tysiące archeologów i naukowców całego świata nie pracowało w niestrudzeniu? Nie tylko naukowcy odkrywają niesamowite rzeczy na tym świecie, nawet wojskowi czy zwykli ludzie przypadkiem natrafiają na przerażające i straszne rzeczy, dla których nie ma wytłumaczenia. Dzisiaj pokażemy Ci, jakiego skandalicznego znaleziska dokonali rosyjscy żołnierze na Antarktydzie i podzielimy się z Tobą 9 innymi szokującymi znaleziskami z całego świata. 1. Dziwne stworzenie w lodzie. Istnieją spekulacje, że rosyjscy żołnierze odkryli ostatnio coś zupełnie dziwnego podczas ćwiczeń na Antarktydzie. Mówi się, że zapuścili się daleko w obszary Antarktydy, których żaden człowiek nigdy wcześniej nie eksplorował. W trakcie tego procesu, według niepotwierdzonych doniesień, znaleźli coś przerażającego. Pojawiła się tam nagle dziwna istota zamarznięta w lodzie. Dla niej po prostu nie było wytłumaczenia. Rosyjscy naukowcy śledzili i badali ten relikt, który wydawał się być starożytnym stworzeniem. Czy był to dinozaur, czy inne stworzenie głębinowe, które zostało uwięzione na początku epoki lodowcowej i zginęło? Czy może coś zupełnie innego? Gdyby był to prehistoryczny potwór, moglibyśmy być pewni, że nie żyje. Ale naukowcy nie są tacy pewni. Niektórzy powiedzieli, że wydawało im się, że stworzenie patrzy na nich w dziwny sposób i w jakiś sposób wydawało się nie z tego świata. Miejmy nadzieję, że ta rzecz pozostanie tam zamrożona jeszcze na jakiś czas. 2. Strefa cienia. Strefa cienia jest tym, co naukowcy nazywają ukrytym światem pod północnym Pacyfikiem. W tej tajemniczej krainie, tysiące metrów pod powierzchnią, ta sama woda utrzymuje się od niewiarygodnych 2000 lat. Zamknięte w najgłębszych, najciemniejszych rozpadlinach północnego Pacyfiku, chropowate struktury i prądy powierzchniowe stworzyły starożytny zbiornik wodny. Pewnie zastanawiasz się, co to oznacza. W tym obszarze mogła zachować się nie tylko woda, ale też cząsteczki, czyli żywe istoty i rośliny, które są bardzo stare. Bioklimat na Ziemi podlega ciągłym zmianom, nawet w ciągu ostatnich 2000 lat zmieniły się organizmy, cykle, a nawet my, ludzie. Eksperci sugerują, że człowiek XXI wieku może nie mieć odporności na bakterie ze średniowiecza lub nawet starsze. I tu zaczyna się niebezpieczeństwo, ponieważ nie chodzi tylko o ludzi. Ssaki morskie oraz inne stworzenia morskie również idą z duchem czasu. Jeśli ta woda zostanie ostatecznie uwolniona, zarazki i obce składniki odżywcze, a także struktury węgla mogą zostać uwolnione wraz z nią, co może mieć ogromny wpływ na cały ocean, a nawet na globalny klimat. Naukowcy potwierdzili, że pilnie potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć to odkrycie, zarówno w negatywny, jak i pozytywny sposób. Oczywiście ten obcy świat oferuje również wyjątkowe możliwości badania siedlisk, które istniały blisko 2000 lat temu. 3. Megalodon. W 2023 roku eksperci od skamieniałości w USA znaleźli dowody na istnienie prehistorycznego potwora. Oszałamiający ząb megalodona został znaleziony u wybrzeżu Venice na Florydzie. Archeolog amator i zapalony nurek przeszukiwał piaszczyste głębiny w poszukiwaniu reliktów, które mogłyby powiedzieć o przeszłości regionu, kiedy to natknął się na pewną rzecz. Już po wstępnym czyszczeniu zorientował się, że ma w rękach ogromny ząb rekina. Jaki skarb naprawdę znalazł, dowiedział się później, gdy paleontolog potwierdził mu, że znalazł rzadki ząb rekina wygrzewającego się. Gigant mierzył prawie 15 cm, a rekin, który zginął tysiące lat temu, był nie mniej imponujący. Megalodon był kolosalnym zwierzęciem i jednym z najbardziej przerażających i śmiercionośnych łowców wszechczasów. Jako największy rekin, jaki kiedykolwiek istniał na planecie, uczynił oceany niebezpiecznymi. Prehistoryczny potwór przeżywał swój rozkwit od 23 do 2,5 miliona lat temu, po czym na szczęście wyginął. Od czasu do czasu ludzie nadal donoszą, że widzieli gigantyczną bestię w ciepłych wodach tej ziemi. Eksperci uważają, że to niemożliwe. I bądźmy szczerzy, tak naprawdę możemy się cieszyć, że takie stworzenie nie pojawia się podczas pływania łódką, nurkowania z rurką czy pływania. 4. Węgorz piekielny. Węgorze są zwierzętami podobnymi do węży z trującą krwią i zwykle rosną tylko nieco ponad metr. Węgorz znaleziony przez Amerykanina Jasa Tanela w Teksasie był zupełnie inny. Jego węgorz osiągnął prawie 1,3 metra, co czyni go największym, jaki kiedykolwiek znaleziono w USA. Według Texas Park and Wildlife największe okazy węgorzy amerykańskich osiągają zaledwie 80 cm.
Ten kolos jest więc naprawdę wyjątkowy. Węgorze były niegdyś poszukiwanymi rybami i chętnie spożywane, zwłaszcza ze względu na wysoką zawartość tłuszczu. Dziś ryba ta wyszła z mody i rzadko pojawia się na stołach. Ci, którzy łowią węgorze, powinni być ostrożni, ponieważ ci, którzy wejdą w kontakt z jego krwią, ryzykują oparzenia. Jeśli krew dostanie się do oczu, ludzie mogą nawet tymczasowo lub całkowicie oślepnąć. 5. Internetowa apokalipsa. Dzień bez internetu. Jak by to wyglądało dla Ciebie? Bez e-maila, WhatsAppa, YouTube'a, bez aktualnych informacji. To brzmi jak koszmar dla większości ludzi XXI wieku. A teraz wyobraź sobie, że ten stan trwa nie dzień, ale kilka miesięcy. Powiesz, że to niemożliwe? Mówimy, nieprawda. Naukowcy od dawna obawiają się, że gigantyczna burza słoneczna może przynieść ten problem i nigdy nie wiemy dokładnie, kiedy to nastąpi. Aktywność słoneczna stała się nieregularna i czasami na powierzchni Słońca dochodzi do zdarzeń, które wyrzucają w naszym kierunku większe niż zwykle strumienie cząstek. Zwykle pole magnetyczne Ziemi chroni nas, ale pojawia się coraz więcej naładowanych cząstek słonecznych, że pole magnetyczne Ziemi może tymczasowo ustąpić i wpuścić strumienie cząstek do atmosfery. Co by to oznaczało? Naukowcy zgadzają się, że taki strumień spowodowałby awarię komunikacji, zasilania i internetu, i to na całym świecie. W najgorszym przypadku nawet nośniki danych i technologie komputerowe zostałyby zniszczone, a miliardy przechowywanych danych w urzędach, bankach czy wojsku po prostu by przepadły. Byłby to techniczny Armagedon, a eksperci podejrzewają chaos i zamieszanie związane z tym wydarzeniem. O tym, że nie jest to utopia, świadczy burza z 1989, która pogrążyła całą kanadyjską prowincję Quebec w ciemności na 9 godzin. Pod koniec XIX wieku ogromna burza słoneczna sparaliżowała słupy telegraficzne w północnych Stanach. 6. Prymitywny krokodyl. Niedawno naukowcy z Afryki odkryli zwierzę, które żyło ponad 240 milionów lat temu. To niesamowite stworzenie zostało nazwane Mambała Kale Ruhu, co oznacza starożytny krokodyl z basenu Ruhu. Odkryte w 1963 roku w basenie Ruhu w Tanzanii, skamieniałości potwora są obecnie przechowywane w Narodowym Muzeum Historii w Londynie. Niedawno naukowcy wykorzystali nowe metody analityczne do ponownego zbadania zwierzęcia i odkryli pewne dziwności. Mambała Kali, jak nazwano to zwierzę, było prawdziwym tytanem terroru. Mając ponad 5 metrów długości i przerośniętą szczękę, zwierzę mogło miażdżyć kości jak zapałki. Rekonstrukcje wykazały, że gad ten miał siłę gryzienia nieporównywalną z niczym, co dzisiaj żyje na Ziemi. Jego zęby były ostre jak noże, a ten pradawny drapieżnik prawdopodobnie pożerał nawet duże zwierzęta, takie jak bydło, w dwóch lub trzech kęsach. W okresie środkowego triasu, około 240-230 milionów lat temu, potwór ten czaił się na bagnach i rzekach i prawdopodobnie żadne żywe stworzenie nie było przed nim bezpieczne. Myślę, że w tym momencie po raz kolejny możemy być wdzięczni, że takie prehistoryczne potwory już po prostu dawno wymarły. 7. Peruwiańskie drewniane posągi. 750-letnie drewniane posągi wprawiły archeologów w Peru w zakłopotanie. W ukrytym przejściu naukowcy znaleźli imponujące znalezisko, które jest uważane za wyjątkowe. Nikt wcześniej nie widział czegoś takiego, a nauka stanęła w obliczu tajemnicy, bardzo niesamowitej. Wygląda na to, że przejście zostało zarezerwowane wyłącznie dla tych dziwnych i przerażających posągów. Według Ministerstwa Kultury Peru wywołujące gęsią skórkę posągi mają 750 lat i należą do cywilizacji prekolumbijskiej, która czciła istoty takie jak te jako bóstwa. Imperium Chan Chen istniało, zanim Inkowie podbili ten region w 1470 roku. Chan Chen było dobrze prosperującym i tętniącym życiem centrum bogactwa i władzy, ale podobnie jak Inkowie, ludzie ci zdawali się składać hołd bardzo mrocznym istotom. Nie wiadomo, czy znali rytuały ofiarne, takie jak Inkowie, ale znalezienie posągów mówi samo za siebie. Podczas gdy gdzie indziej na świecie bóstwa są przedstawiane jako urocze, wzniosłe lub piękne istoty, południowoamerykańskie tajemnice i starożytności są przepełnione bóstwem, które są okrutne i złowrogie, a te ludy często zachowywały się w dokładnie taki sam sposób. Każdy z 19 drewnianych posągów ma około 70 cm wysokości i zdobi 30-metrowy chodnik.
Każdy z nich trzyma berło i niemożliwy do zidentyfikowania okrągły przedmiot, który może być tarczą lub czymś podobnym. Przez takie wyrazy twarzy raczej nie chciałbyś ich naprawdę spotkać. 8. Druga Ziemia. Niedawno naukowcy odkryli planetę zadziwiająco podobną do Ziemi. TOI-700e ma około 95% wielkości naszej planety i najprawdopodobniej jest skałą. Sąsiednia planeta TOI-700d jest do niej podobna. Mamy więc dwie planety podobne do Ziemi, które znajdują się w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy. Oznacza to, że planety te znajdują się wystarczająco daleko od gwiazdy, aby nie ulec spaleniu i wystarczająco blisko źródła ciepła, aby dać tam życie. Powstaje pytanie, czy planety te zawierają wodę? Na to pytanie wkrótce odpowie kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jest pierwszym w historii teleskopem zdolnym do skanowania środowiska egzoplanet w takim stopniu, że widoczne stają się ślady pary wodnej i innych pierwiastków. Możemy być ciekawi, czy podejrzenia się potwierdzą, ale nadal nie wiemy, czy istnieje tam lub może tam istnieć życie. 9. Dziwne meduzy. W morzach tego świata żyją najdziwniejsze stworzenia, a meduzy z pewnością należą do takich. Ten rodzaj meduz żyje bardzo głęboko w wodzie, właściwie na granicy głębin morskich, gdzie prawie nie dociera światło. Naukowcy badali ten gatunek meduz i odkryli naprawdę makabryczne zjawisko. Cały sposób życia i dziwna budowa ciała tego stworzenia wydają się być zaprojektowana po to, by wabić, polować i zjadać współplemieńców. Dlaczego te meduzy wyspecjalizowały się w żywieniu osobników współplemiennych, jest dla nauki całkowitą tajemnicą. Kanibalizm jest uważany za absolutny wyjątek w przyrodzie i tylko kilka gatunków żywi się w ten sposób. 10. Kamienie wykonane z plastiku. Naukowcy przestraszyli się, gdy zbadali dziwnie wyglądający kamień z małej wulkanicznej wyspy u wybrzeżu Brazylii. W skale znaleziono ślady plastiku. Skały powstały w wyniku erupcji wulkanu, które nie są rzadkością na wyspie. Wyspa jest wyznaczonym sanktuarium dla bardzo rzadkich żółwi morskich i jest rzadko odwiedzana przez ludzi. To naprawdę przygnębiające widzieć, jak daleko zaszło już nasze zanieczyszczenie plastikiem. Które z tych znalezisk wydało Ci się szczególnie ekscytujące lub przerażające? Potwór na Antarktydzie, prehistoryczne gady czy mega rekin? A może raczej dziwne drewniane bożki peruwiańczyków? Daj nam znać!